ślad pod hasłem, które Państwo widzicie, Patologia Władca Rzeczypospolitej Polskiej. Na pierwszym kongresie było nas ponad 3 tysiące osób, a liczba sympatyków przekroczyła 20 tysięcy. Naszym marzeniem zawsze było budowanie szerokiej koalicji osób dążących do zmiany podejścia Państwa do obywatela. Po 10 latach pracy i działalności Stowarzyszenia Pomyłek Powstania na rzecz osób poszkodowanych przez aparat administracyjny RP długo zastanawiałem się, co przekazać swoim wystąpieniem podczas tego jubileuszu. Powstanie Stowarzyszenia Niepokonani 2012 to wydarzenie spontaniczne grupy osób, przedsiębiorców, okradzionych i zniszczonych przez aparat tego kraju. W dzisiejszej ocenie można stwierdzić, że powstanie tego stowarzyszenia było oczekiwane przez wielu ludzi. System tego kraju jest coraz bardziej totalitarny, krwiożerczy i restrykcyjny w stosunku do żyjącego tutaj człowieka. A przecież każdy z polityków, występując na łamach mediów, mówi o demokratycznym, wolnym i sprawiedliwym kraju. Wspominając w swoich rozważaniach o aferach, które są realizowane przez tak zwane elity powstałe w 1989 roku i cały czas są nieudolnie budowane przez tych, którzy dochodzą do władzy w poszczególnych okresach wyborczych. 10 lat temu naszym kierunkiem i celem była walka o sprawiedliwość, prawo i sprawiedliwość. Tak się niestety dzieje, że dzisiaj rządzi prawo i sprawiedliwość, które ani nie ma sprawiedliwości, ani prawa. Zapomnieli bardzo szybko o ludziach, których nieśli na sztandarach w 2019 roku, kiedy zaczęła się walka o Sejm, o wybory do Sejmu. Nasze historie były dla nich przykładem, nasze krzywdy były przykładem do tego, żeby zmienić wymiar sprawiedliwości. Ja zaufałem także Pawłowi Kukizowi, ponieważ on też na sztandarach taki przekaz miał, że będzie walczył z systemem, że będzie nas wspierał, a jako uczestnik kongresu w 2014 roku, chyba to było, w tej drugiej części biegał po sali kongresowej i strasznie krzyczał, zaciskał pięść, będzie walczył z systemem. Ja dzisiaj zwracam się tutaj z tej mównicy do Ciebie, Paweł Kukiz, z takim wnioskiem i propozycją. Masz jeszcze czas zrobić coś dobrego dla ludzi, dla nas pokrzywdzonych, tych, których zostawiłeś, poszukałeś i zapomniałeś. Dzień dobry Państwu, Marek Cieślewczyk, jestem przewodniczącym ugrupowania, które nazywa się Antyparty. 10 lat minęło, jak Państwo jako hasło użyliście słowa patologia, słusznie, patologia rządzi. Po 10 latach w zasadzie nic się nie zmieniło, nawet w niektórych dziedzinach zmieniło się na gorsze. Jaki jest to wniosek? Nie tylko zresztą z tego, z wielu innych działań, innych organizacji. Od 30 lat możecie Państwo pisać apele, listy, petycje, możecie demonstrować, robić pikiety. To nic nie da. Absolutnie nic nie da. Około 300 osób rządzi tym krajem od 30 lat. Oni tylko zmieniają szyldy partyjne i absolutnie nikt nie ma wpływu na to, jak jest zarządzana Polska. Jest naszym zdaniem, mówię w imieniu Antyparty, tylko jedna droga, która może zmienić sytuację. Wejść do środka. Nie zmienicie tego apelami do posłów. Posłowie mają swoje sprawy. Ta sprawa główna nazywa się koryto i ona nic innego ich nie interesuje. Więc postanowiliśmy wykorzystać drogę, o której wspomniałem, chociaż system jest ułomny, także system wyborczy chce to zmienić. Postanowiliśmy zastosować się do tych ułomnych zasad gry, mówiąc delikatnie, i spróbować wejść do środka. I namawiamy Państwa do tego, aby zrzeszenia to robią już od 10 lat, dyskutuję z kolegami z Niepokonanych i staram się namówić ich do współpracy, ale takiej współpracy, która prowadziłaby na miejscu. Ktoś może powiedzieć, że zasady gry, które zostały nam narzucone, zwłaszcza na wiejskiej, są takie, że nic nie zrobimy. Myślę, że to jest stwierdzenie błędne. Spróbujmy przynajmniej tam wejść i spróbujmy my to zmienić, ponieważ od 30 lat nikt tego nie robi, będąc już na wiejskiej, ponieważ system blokuje wejście ludzi uczciwych do Sejmu, ludzi uczciwych, inteligentnych, odważnych. Nie ma tam takich. Od 30 lat tam nie mam takich ludzi. Proponuję na pierwszym
pracy spotykają się, dyskutują, czasem nawet rozsądnie, rozchodzą się do domów i nic z tego nie wynika. To spotkanie powinniśmy wykorzystać, żeby dojść do porozumienia, które by nas zaprowadziło na ulicę wiejską. Nie po to, żeby stać jak inni przy korycie, lecz aby realizować to, o co nam chodzi. Czyli zmienić system. Jeżeli nie wprowadzimy mechanizmów, które pozwolą trzymać posłów za gardło, to niczego nie osiągniemy. Dlatego antypartia wymyśliła, właściwie nie wymyśliła, bo te postulaty, one się powtarzają przez 30 lat. Oprócz zmiany ordynacji, która jest oczywistym warunkiem koniecznym zmiany systemu, no większościowo z jełami, referendum, o którym tu już była mowa, także ogólnopolski, bez problemu. Polska jest semidemokracją, jak to określił jeden z profesorów polskich mieszkających w Szwajcarii. Chcemy wprowadzić demokrację bezpośrednio, czyli zmienić ordynację oraz uczynić referendum faktycznym narzędziem wpływania na posłów. Doprowadzić do sytuacji, w której poseł może być odwołany w czasie kadencji w drodze bezprogowego referendum i to będzie ważny posłów. Powiązać ich wynagrodzenie ze średnią krajową. Nie wiem, czy Państwo wiecie, w tej chwili ustawa o wykonywaniu zawodu posła mówi, że wynagrodzenie posła jest powiązane z wynagrodzeniem podsekretarza stanu. Nie wiadomo dlaczego, ale tak jest. My proponujemy, aby ono było powiązane ze średnią krajową. Jeżeli wprowadzimy taki system, to myślę, że możemy osiągnąć cele, o których mówicie Państwo od 10 lat, zresztą inne organizacje czynią to tak samo. Nasze zasady, które proponujemy, opierają się na podziale już w tej chwili Polski na 41 okręgów wyborczych. Proponujemy, aby każdy z tych okręgów był autonomiczny i żeby tak naprawdę porozumienie, które proponujemy, by było porozumieniem 41 okręgów. Od 90. lat podejmowano różne próby zjednoczenia środowisk antysystemowych. To się zawsze nie udawało. Wszyscy chcą się jednoczyć, ale jak udało się przychodzić co do czego, mówiąc kolokwialnie, każdy chciałby być wodzem. Każdy uważa, że ma buławę marszałkowską w plecaku. Każdy chciałby, żeby zjednoczenie nastąpiło pod jego nazwą. W związku z tym proponujemy bardzo konkretne rozwiązanie. Istnieje w Polsce około 200 partii, plus różne ugrupowania, stowarzyszenia. Jeżeli jest woda porozumienia, zjednoczenia i wspólnego marszu do Sejmu, to proponujemy, aby wszystkie te ugrupowania, czy te, które chcą współpracować, zrobiły taki test, który myśmy już wykonali, zaraz o tym powiem. Mianowicie, aby zleciły profesjonalnym sondażowiom przeprowadzenie sondażu popularności. Myśmy coś takiego parę miesięcy temu zrobili. Pytanie było tak, jak zwykle, robią to Social Changes, który nie wiem, czy Państwo pamiętacie, został nagrodzony za trafność sondaży przez Uniwersytet Jagielloński. No i liczyliśmy, że nasza popularność na tle partii parlamentarnej może być 0,5, może 0,6. Okazało się, że ta sondażownia, z którą nie mieliśmy żadnych związków, chociaż niektórzy nas za to posądzają, dała nam 14%. Jesteśmy kompletnie nieznanym ugrupowaniem, a uzyskaliśmy 14%. Dlaczego? No okazało się, że ta nazwa zafunkcjonowała. W czasach frustracji antypartia zadziałała i ludzie chcieli głosować na ugrupowanie, które ma w nazwie hasło, czyli przeciw partiokracji. Jesteśmy przeciw partiokracji. Jeżeli Państwo by się przeprowadzili, jeżeli uważacie, że na przykład nazwa Niepokonani jest lepsza i bardziej ściągnie elektora, to przeprowadźcie podobne badania, zlećcie podobne badania i my mówimy, że my się tu porządkujemy każdemu, kogo czyja nazwa będzie bardziej chwytliwa. Jest to oczywiście taki zabieg, który jest konieczny do tego, żebyśmy osiągnęli sukces, bo ani nie mamy milionów partyjnych, ani nie mamy znanych ludzi, ani nie mamy struktur na tyle rozbudowanych, żeby osiągnąć sukces w inny sposób. Jest to bardzo konkretna propozycja. Jeżeli Państwo chcecie cokolwiek,
sprawnie organizacyjnie, to wystarczy 41 osób w 41 okręgach, które zrealizują ten projekt. Jest, Polska jest naprawdę duża i wystarczy miejsca dla każdego. Proponujemy, aby w każdym okręgu listy były tworzone w wyniku prawyborów, uczciwy prawyborów. Nie można narzucać tego centralnie. Wyłączone są takie sytuacje, gdzie spadochroniarz kandyduje. Nie będę mówił o szczegółach. Jeżeli ktoś by chciał się zapoznać z naszym programem, proszę wpisać w Google Antyparty. Państwo zobaczycie, co proponujemy. To się pokrywa z tym, co wy mówicie, co mówi wiele innych organizacji. Nie wymyślamy progu. Mówimy to o tym, co jest logiczne i co powinno być zrealizowane. Jeżeli później spotkamy się kameralnie, to zachęcam te osoby, które chciałyby współpracować i które chciałyby iść w tym kierunku do rozmów i jak mówię, do jakichś konkretnych postanowień, żebyśmy nie rozjechali się bez niczego. Naprawdę, proszę Państwa, ja od 30 lat usiłuję cokolwiek zrobić w tym kraju. Od 5 kadencji jestem niezależnym radnym w 100-tysięcznym Tarnowie w Małopolsce. Jako chyba jedyny radny doprowadziłem do uniemożliwienia wyborów samorządowych w Tarnowie. Nie mówię tego dlatego, żeby się chwalić, tylko dlatego, żeby Państwu pokazać, że jestem także praktykiem. A z wykształcenia jestem politologiem, doktora robiłem na Uniwersytecie w Monachium. Też nie mówię tego dlatego, żeby się chwalić, tylko żeby Państwu wskazać, że no, chyba wiem, o czym mówię. No to by było na tyle, nie chcę tutaj przedłużać.